Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzimy, dzisiaj na stole mamy mikrofon stacjonarny marki Sadelta, model Echo Master Plus Classic. Są różne modele tych mikrofonów. Tutaj na przykład mam taki model. Bravo Star Plus, to też jest Sadelta, tylko troszeczkę inaczej skonstruowane pod nazwą Mass Plus Ochn. Są jeszcze Sadelty, za chwilę bym, już nie pokażę, bo nie mam, właśnie dałem klientowi po naprawie, które mają tylko jeden zegar do wysterowania modulacji. Tutaj mamy dwa zegary, który w jednym wysterowujemy sobie poziom echa, w drugim poziom modulacji. Jak wiecie, czy nie wiecie, znawcy tematu wiedzą, że jest to konstrukcja z lat 90. Są to bardzo, 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 że tak powiem, pożądane mikrofony, które bardzo pięknie pracują. Czasem nie rozumiem osób, które twierdzą, że ten mikrofon do niczego się nie nadaje. To chyba w życiu takiego mikrofonu nie mieli i nie rozmawiali lub nie słyszeli modulacji z tego mikrofonu. Oczywiście, jeśli ten mikrofon nie był modyfikowany od fabryki, naprawdę potrafi mieć piękną, głęboką modulację z naprawdę potężnym wzmocnieniem i nie wiem, czy jest jakiś mikrofon, który w przedziale tych mikrofonów do radiotelefonów CB, który potrafi go przebić. Moim zdaniem nie. Jest jeszcze Echo Master Plus, taka łyżwa, którą się potocznie na to mówi, łyżwa, taki plastikowy. Też bardzo ładnie pracuje, ale on już modulację ma bardziej taką płaską, plastikową, więc to już nie jest to, co ta stara konstrukcja. Ok, wracając do tego mikrofonu, klient tutaj stwierdził, że nie działa mu przycisk PTT. Próbował tam coś nasmarować, ale przestało to działać i stwierdził, że nie będzie tego otwierał, bo się boi. No i bardzo dobrze, jeśli ktoś nie czuje się na siłach, żeby coś sobie zrobić samemu, lepiej zlecić to serwisowi i mieć to z głowy. Ok, dobra, otworzymy sobie teraz ten mikrofon, sprawdzimy, co w środku się dzieje. Otworzyłem już mikrofon, jak widzicie, i co tutaj widzę, że nie ma baterii. PTT tutaj nawet działa dobrze. Widzę, jak ktoś tutaj grubo jakimś kontaktem leciał. Fajny jest ten mikrofon, powiem wam, ponieważ ma tutaj regulację delaya i poziomu tego echa na wyjściu, czego nie mają te mikrofony z jednym wskaźnikiem wysterowania. Dobra, podłączymy sobie tutaj jakąś baterię i sprawdzimy, czy będzie to działało. Dioda nam się nie zapala. O, zapala się dioda. Ok. Raz, raz. Znaczy, że modulację mamy jakąś. Raz. Coś tutaj. Aha. Działa modulacja. Nie działa modulacja, a działa tylko wskaźnik echa. Tak jakby gdzieś modulacja na wyjście nie szła tylko przez układ echa. Echo to odczytuje, a nie odczytuje tego po prostu, że tak powiem, wzmacniacz, który już tutaj generuje sygnał przekształcony i wzmocniony przede wszystkim na gniazdo mikrofonowe w radiu. Moi drodzy, jedna taka uwaga ode mnie do was i taka rada: starajcie się nie popsuć sobie tutaj czegokolwiek, to znaczy a w szczególności tych potencjometrów, które są praktycznie niedostępne. Można jakieś zamienniki zamontować. Ja zamontowałem taki zamiennik, ponieważ jeden z moich kolegów z pasma próbował sobie tutaj coś naprawić, wyczyścić, ale to tak to sobie naprawił, że uszkodził ten modulacyjny potencjometr suwakowy. No i okazało się, że mikrofon przestał działać. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Będę musiał sprawdzić, czy tutaj ktoś czymś nie kręcił. Podłączę to sobie chyba pod jakiś wzmacniacz, żeby tutaj sobie posłuchać tego i zaraz zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Zobaczcie, moi drodzy, wygląda na to, jakby się ten mikrofon wzbudzał wewnętrznie. Nie wiem, czy to nie moduluje w ogóle, ale tutaj jakiś raz, raz. Coś tutaj się dzieje, coś tutaj jest niedobrego. Echo zmniejszymy. W ogóle. Ok, poziom echa. Jakby się wzbudzał ten mikrofon. Ok.
Będę musiał poszukać tutaj w torze audio, czy przypadkiem nie ma jakiegoś problemu z wyjściem albo z tym potencjometrem odpowiedzialnym za wzmocnienie tutaj. Dobra, przygotuję to sobie, żeby podłączyć sobie to pod jakieś urządzenie, które będzie mi to słyszało. No i sprawdzimy, co go boli. Ok, spróbujemy sobie teraz podłączyć do wyjścia tego układu wzmacniacza LM324 sondę tutaj z głośnikiem. Nie wiem, czy to będzie słychać, bo dosyć cicho mi ten nasłuch tutaj działa, ale postaramy się coś tutaj sprawdzić. Widzimy. Pukając w mikrofon. Raz, dwa. Wzmocnienie nam działa. To jest bezpośrednio echo. To jest siła echa. Znaczy, że ten sygnał nie wychodzi nam tutaj przez ten potencjometr. Zerkam tutaj sobie na schemat i patrzę, jak to tutaj jest zrealizowane. Wyjście z tego układu do gniazda antenowego mamy na pinie 8. Dobra, spróbujemy się do tego 8 pinu podpiąć, zobaczymy, co się będzie działo. 7. Pin 8 jest ostatni z tej strony. Aha, to jest ten pin 8. Musiałbym sobie tutaj generator podłączyć, wtedy będę wszystko słyszał. Momencik. Sprawa się chyba wyjaśniła, moi drodzy, ponieważ patrząc na schemat, wyjście z układu na nóżce 7, 6 i 7 to są wyjścia modulacji już po wzmocnieniu z mikrofonu. Samej modulacji przechodzą przez ten potencjometr 10 kOhmów, bo takie tutaj są obydwa o tej samej wartości. I widzę, że poza tym potencjometrem raczej nie ma modulacji, więc albo kondensator jest uszkodzony, albo jeszcze dodatkowo uszkodzony jest tutaj rezystor 1 kOhm, ale w co nie chce mi się wierzyć, ponieważ no musiałby być totalnie spalony, żeby taki rezystor się uszkodził w takim układzie. Spróbuję odkręcić tą płytę, odwrócić na drugą stronę i po prostu sprawdzić jeszcze generatorem, czy gdzieś dochodzi sygnał do tego potencjometru, ponieważ jak widzę, to coś tutaj było czymś psikane i może być tak, że ktoś jakimś środkiem uszkodził sobie ten potencjometr i wtedy jest problem z po prostu tym, że ten sygnał przez ten potencjometr nie przechodzi. Jak wiemy, jest to dosyć wiekowy sprzęt, więc jak wiadomo, mógł się już też uszkodzić. Dobra, ja sobie to odkręcę, zobaczymy, co tam z drugiej strony się dzieje, czy aby na pewno tam mamy jakikolwiek sygnał. A, jeszcze jedno, co miałem powiedzieć, wzmocnienie tego sygnału jest realizowane przez, wyjście tego sygnału jest realizowane przez ten potencjometr i on dopiero z tego potencjometra jeszcze od nogą idzie do wzmacniacza, który nam wysterowuje tutaj ten wskaźnik, więc widzimy, że modulacji nie mamy w ogóle ani na wyjściu na wskaźnik, ani na wyjściu na tutaj wtyrk mikrofonowy. Jak widać, mikrofon mamy już złożony. Możemy jeszcze raz sprawdzić sobie, czy wszystko działa. PTT. Raz, próba. Raz, próba mikrofonu. Próba echa. Raz. Nawet w głośniku słyszymy. Bezproblemowo. Sprawdzimy jeszcze Roger. Widzicie, wskaźniki pomiaru modulacji działają. Sprawdzimy jeszcze Roger Beep. Jest, działa wszystko ok. Także jak widzimy, wzmacniacz operacyjny LM324M i jeszcze dodatkowo kondensator, który był uszkodzony, robił nam też problem. Te dwa elementy były winne za to, że mikrofon nie działał. Moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Jeśli macie jakiś problem z radiotelefonem, z jakimś CB radiem, radiostacją, czy mikrofonem, jak widać, czy dużym innym sprzętem, zapraszamy na naszą stronę. Strona zawsze jest pod linkiem, pod filmem. Link do strony także. Pozdrawiam serdecznie. Subskrybujcie mój kanał, jeśli chcecie. Zapraszam. Pozdrawiam serdecznie. 73 amatorskie dalekich potwierdzonych łączności.